Dzień dobry. Weronika Kasza, zapraszam na serwis informacyjny z regionu. Dotacja dla Jesielskiego Mosiru. Przede wszystkim uwzględniono dodatkowy obiekt, który mam nadzieję od drugiego kwartału zacznie funkcjonować, a więc Podkarpackie Centrum Sportu Walki. Historyczna obrona doktorska w Rzeszowie. Piszę tam o wydarzeniach, które miały miejsce w Egipcie i w Tunezji na początku 2011 roku i jaki wpływ na te wydarzenia miały nowe media. Dzień Języków Obcych w Krośnieńskim Szczepaniku. Integrują się gimnazjaliści z naszymi uczniami, również ze studentami PWSZ-u. Integrują się też z językami. Podsumowanie sezonu biegowego w Rzeszowie. Jest to rekordowy sezon. W tym roku prawie 14 tysięcy łącznie startujących dzieci, starszych, młodszych, od przedszkolaka do pradziadka. Na początek sesja Jasielskiej Rady Miasta. Radni przyznali dotację dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 1 600 000 zł. Przyznana przez radnych dotacja jest o 100 tysięcy większa niż ta ubiegłoroczna. Przede wszystkim uwzględniono dodatkowy obiekt, który mam nadzieję od drugiego kwartału zacznie funkcjonować, a więc Podkarpackie Centrum Sportu Walki. Tutaj w jakiś sposób szacunkowy przyznaliśmy tą dotację do funkcjonowania tego obiektu. Oczywiście drobne korekty były i na pozostałych obiektach. Niebawem do użytku zostanie oddane Podkarpackie Centrum Sportu Walki w Jaśle. Z nowej hali będą korzystać nie tylko młodzi miłośnicy sportu walki, których jest w Jaśle około 500. Termin oddania, zakończenia prac budowlanych jest określony na koniec kwietnia roku przyszłego. Natomiast jeżeli jak obserwujemy wykonawstwo i tok prac, to wszystko wskazuje na to, że oddane zostanie wcześniej. My liczymy, że prace budowlane zostaną skończone być może do końca stycznia roku przyszłego. Zdaniem Tadeusza Baniaka na te inwestycje czekali długo mieszkańcy Jasła. Podkarpackie Centrum Sportów Walki będzie spełniało wszelkie wymogi, tak aby odbywały się tam zawody o europejskiej randze. Tak nieoficjalnie mogę powiedzieć, że w maju ma się tu odbyć Puchar Polski w kategorii juniorów judo. No to już jest jakiś symptom, że faktycznie ten obiekt będzie służył nie tylko zawodnikom, ale również promocji miasta. Budynek będzie dwukondygnacyjny. Na parterze znajdować się będzie m.in. sala do ćwiczeń wyposażona w 3 pełnowymiarowe maty do sportów walki wraz z widownią na 156 miejsc siedzących. Historyczna obrona pracy doktorskiej z nauk o mediach odbyła się na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Uczelnia jako jedna z nielicznych ma prawo nadawania takiego tytułu. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest jedyną uczelnią niepubliczną i jedną z 4 uczelni w kraju, która uzyskała prawo do nadawania tytułu doktora z dziedziny nauk o mediach, uznawanej za młodą, dynamicznie rozwijającą się dyscyplinę naukową. Doktorantka Zofia Sawicka obroniła pracę pod tytułem Wpływ nowych mediów na przemiany polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu, na przykładzie arabskiej wiosny. Piszę tam o wydarzeniach, które miały miejsce w Egipcie i w Tunezji na początku 2011 roku i jaki wpływ na te wydarzenia miały nowe media. Czy przyczyniły się, czy wręcz odwrotnie, bo i w nauce i nie tylko też w sferze publicznej istnieje spór na ten temat, czy nowe media pomagały, czy wręcz przeciwnie przeszkadzały. Ja postarałam się to zbadać też z polskiego punktu widzenia. I taka ogólna konkluzja mojej pracy brzmi, że nowe media pomogły w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, w sferze publicznej, ale te zmiany będą dopiero widoczne za kilka lat, a nawet dekad. Emocje powoli opadają, nie jest jeszcze tak, że do końca opadły. Myślę, że to jeszcze potrwa pewno minimum 2 tygodnie, znając moją naturę. Celem uczelni jest, by bronione przez doktorantów prace odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym, były nowatorskie i wnoszące w polską naukę nowe wartości. Ambicją uczelni jest to, żeby praktycznie wszyscy, którzy zaczną seminaria doktoranckie, żeby wszystkie te osoby uzyskały tytuł doktora, bo w Polsce jest to różnie. Ocenia się, że około 15% osób, które zaczyna studia doktoranckie, kończy je obroną. Na razie 2 pierwsze obrony w Rzeszowie, które się u nas odbyły, skończyły się sukcesem. Obrona doktorska Zofii Sawickiej to pierwszy doktorat zrealizowany w ramach seminarium doktoranckiego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. W najbliższej przyszłości odbędą się kolejne obrony. Uczniowie Krośnieńskiego Szczepanika mówili po angielsku, francusku, hiszpańsku i niemiecku. Po raz trzeci odbył się tam Dzień Języków Obcych.
W Dniu Języków Obcych wzięło udział prawie 500 gimnazjalistów z Krosna i całego powiatu. Młodzież została podzielona na grupy, aby wziąć udział w konkursach i zabawach językowych. Myślę, że dobre hasło to jest integracja językowa, ponieważ po pierwsze integrują się gimnazjaliści z naszymi uczniami, również ze studentami PWSZ-u. Integrują się też z językami, bo konkursy są w języku angielskim, hiszpańskim, rosyjskim, francuskim i niemieckim, także sporo tych języków. No i myślę, że no to jest taka fajna oferta językowa w postaci zabaw, gier. Akcja miała też uświadomić uczniom coraz większe znaczenie znajomości języków obcych w globalizującym się świecie. Język angielski jest potrzebny i według mnie jak się uczymy systematycznie i powtarzamy materiał, to nie ma jakiegoś większego problemu, żeby dogadać się z kimś innym w języku obcym. Na każdym etapie nauki jest coś do zrobienia, prawda? Zawsze można jeszcze doszkolić ten język, nauczyć się dużo różnych rzeczy. To są gimnazjaliści. Oni mają jeszcze sporo czasu do matury i myślę, że właśnie między innymi po to organizujemy ten Dzień Języków, żeby im pokazać, że ten język jest naprawdę ważny, że się przydaje, prawda? No bo jeżeli nie znają na przykład angielskiego, no to nie porozumieją się ze studentami z Turcji. Na migi to raczej trudno, prawda? Krośnieński Szczepanik stawia na naukę języków obcych, podkreśla dyrektor szkoły. Mamy doświadczenie w zakresie języków obcych, w szczególności mamy profil językowo-medialny w liceum, uczymy też języków obcych w tych zawodach w technikum, które tego języka najbardziej wymagają, technik obsługi turystycznej, technik handlowiec, technik spedytor, to są te zawody, w których nauka języka angielskiego odbywa się w zakresie rozszerzonym, gdyż ten język jest im niezbędny przy codziennej pracy, w tej chwili zwłaszcza, kiedy wszyscy jesteśmy członkami jednej wielkiej globalnej wioski. Tegoroczne hasło przewodnie Dnia Języków Obcych w Szczepaniku to integracja językowa. W Sanoku znane są już wyniki budżetu obywatelskiego. Frekwencja w większości dzielnic wyniosła kilkanaście procent. W etapie projektowym złożono 21 propozycji zadań. W zmienionej przez radnych formule sanockiego budżetu obywatelskiego mieszkańcy każdej dzielnicy mieli do dyspozycji 50 tysięcy złotych. Zadania, które uzyskały największą ilość głosów, zostały wpisane do realizacji w przyszłorocznym budżecie miasta. W Śródmieściu to jest zagospodarowanie parku trochę inne w tym momencie, zagospodarowanie tam z kolei w innej dzielnicy koło placu zabaw, w innej dzielnicy plac zabaw. Tak społeczeństwo wybrało w tym momencie. Te inwestycje, które zostały wybrane, one są sprawdzone, one wchodzą już w ten budżet, są usankcjonowane w budżecie, nie w jakiejś rezerwie, tylko już w budżecie i będą wykonywane. Burmistrz miasta Tadeusz Piuro zapowiada, że być może w przyszłym roku kwota na budżet obywatelski zostanie zwiększona. 350, może być 400, może być 500, ale to tak naprawdę zależy od możliwości finansowych, w jakiej kondycji będzie miasto. A miasto w przyszłym roku czekają inwestycje i remonty związane z infrastrukturą drogową oraz ciągami komunikacyjnymi, działania związane z modernizacją stadionu Wierchy oraz budową Centrum Rehabilitacji i Sportu, w którym ma się znaleźć kompleks basenów rekreacyjnych i sportowych, wodne i suche place zabaw dla dzieci, boiska do siatkówki plażowej oraz elementy związane z obnową biologiczną. W Rzeszowie rozpoczął się jarmark bożonarodzeniowy. Do 18 grudnia będzie można kupić oryginalne ozdoby świąteczne i słodycze. Do 30 grudnia czynna będzie ślizgawka. Na rzeszowian w tym roku czeka mnóstwo atrakcji. Do 18 grudnia otwarte będą budki rozstawione na płycie rynku, zachęcające świątecznymi specjałami. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, będzie mnóstwo zdrowej świątecznej żywności, rękodzieło artystyczne, różne kosmetyki, także na pewno każdy, kto przyjdzie, wyjdzie z czymś pięknym i niesamowitym. Lodowisko dla mieszkańców będzie działać dłużej niż jarmark, bo do 30 grudnia, w godzinach od 12 do 21. 16 grudnia na rynku przygotowana zostanie żywa szopka. Odbędzie się także koncert kolęd w wykonaniu Centrum Sztuki Wokalnej oraz uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych. Ratusz zaprasza także na miejską wigilię. 21 grudnia w środę tuż przed świętami zapraszamy na Wigilię, godzina 14.30 będą życzenia od władz miasta, a także poczęstunek przygotowany przez uczniów szkoły gospodarczej.
Ostatnim wydarzeniem miejskiego kalendarza kulturalnego będzie koncert sylwestrowy na płycie rynku. Świąteczny jarmark stanie też na Krośniejskiej Starówce. Stoiska będą czynne od środy, 21 grudnia. Podsumowano sezon biegowy w Rzeszowie. Podczas konferencji prasowej w Miejskim Ratuszu uhonorowano zwycięzców Pucharu Rzeszowa i długoletnią ambasadorkę biegania. W rywalizacji o Puchar Rzeszowa pierwsze miejsce wśród mężczyzn zajął Piotr Kobylarz, zdobywając 395 punktów na 400 możliwych. Wśród kobiet najlepsza była Joanna Tereszkiewicz. Głównie dzięki swojemu pracodawcy zaczęłam biegać 4 lata temu i po prostu tak się wkręciłam to w bieganie i idę cały czas do przodu, są sukcesy i jestem z tego bardzo zadowolona. Uhonorowana została też długoletnia biegaczka Renata Grabska, która w tym roku obchodziła 30-lecie startów w biegach. Tą okrągłą rocznicę zwieńczyła zdobyciem Mistrzostwa Polski w biegu na 10 km w Krynicy. To był sezon bardzo udany, z którego bardzo się cieszę. Zresztą w ogóle jestem niebywale usatysfakcjonowana tym, że zostałam doceniona. No i oczywiście dzisiaj na konferencji prasowej zostałam tym faktem zostałam jak gdyby zaskoczona. Dlaczego? Dlatego, że no, jestem osobą skromną i tak wydawało mi się, że wystarczy tylko biegać, a to się okazuje, że jednak są ludzie, którzy doceniają to, co robię. To już trwa 30 lat. W tej chwili to już jest jak gdyby takim narkotykiem. Ja sobie nie wyobrażam, że można po prostu tego nie robić. Stowarzyszenie Rzeszów Biega podsumowało tegoroczny cykl biegowy prowadzony od kilku sezonów wspólnie z bankiem PKO BP. Jest to rekordowy sezon. W tym roku prawie 14 tysięcy łącznie startujących dzieci, starszych, młodszych, od przedszkolaka do pradziadka, że tak powiem. Także jest to rekordowa ilość też imprez sportowych, biegowych, także łącznie same rekordy. Ponad tona bananów poszła, ponad 1000 litrów wody zostało wypite, prawie 1000 czekolad zostało zjedzone na trasie, a najbardziej imponujące to jest 40 tysięcy kubków, które zostały przygotowane na biegu, na trasie, na punktach odżywczych. W parze ze wzrastającą frekwencją idzie wysoki poziom biegaczy. Rekordowe były także zbiórki na cele charytatywne, które organizowane były w czasie imprez biegowych. Rekordy biją również biegacze. Przykładem jest postać Szymona Kulki, który w tym roku na trasie rzeszowskiej Dychy osiągnął 5. najlepszy wynik w Europie na takim dystansie. Przyszły rok dla biegaczy zapowiada się równie ciekawie. To już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.